Minął już ponad rok od tamtego 24 lutego, kiedy to naszą granicę przekroczyło ponad 10 milionów uchodźców z Ukrainy. Wtedy potrzebowali natychmiastowej pomocy, schronienia nad głową, żywności, poczucia bezpieczeństwa. W lutym 2022 roku zrodziła się Solidarność na niewyobrażalną skalę. Ludzie pomagali potrzebującym tak jak potrafili. Jedni jeździli na granicę i wydawali posiłki, inni otwierali drzwi swoich domów. Właściwie każda instytucja w Polsce organizowała wsparcie na niespotykaną skalę. Media zdominowały informacje o niesionej pomocy. Nie wszystkie komunikaty były jednak weryfikowane, nie wszystkie aktualne, a część okazała się po prostu nieprawdziwa. Zdarzało się, że przestępcy wykorzystywali informacyjny chaos, zagrażając bezpieczeństwu uchodźców i uchodźczyń. Od lutego 2022 roku miliony Ukrainek i Ukraińców, którzy uciekali przez wojnę, szukali schronienia w Polsce. Obywatele Ukrainy stracili możliwość edukacji. Przybywające osoby uchodźcze nie mówiły po polsku, nie miały środków do życia i doświadczały traumy związanej z ucieczką z ojczystego kraju. Osoby uciekające z Ukrainy były i wciąż są zagubione w gąszczu polskich przepisów. Moje spółwieczniki szukały jedynego instrumentu, jaki zbierałby wszystkie informacje o pomocy Ukraińcom w Polsce. W taki sposób powstała Mapuj Pomoc. Inicjatywa, która zmapowała ponad 1500 organizacji z całej Polski, pokazując kto, gdzie i jakiego typu pomoc oferuje uchodźcom. Prawie natychmiast otworzyliśmy punkt pomocy przy Dworcu Głównym i przez kolejne 12 miesięcy pomogliśmy ponad 25 tysiącom osób. Salamlab pomaga osobom niezależnie od ich koloru skóry czy pochodzenia. Tysiące kobiet, mam, szukało dla siebie pracy w Polsce. Zorganizowałyśmy webinary, spotkania stacjonarne, konsultacje z ekspertkami rynku pracy. Wspierałyśmy i podpowiadałyśmy, jak zorganizować życie i znaleźć tutaj pracę. Від 24 лютого багато людей приїздили до Польщі, не маючи даху над головою. Ми, як Фундація Україна, допомогли тисячам людей знайти житло. Osoby, które trafiały do Fundacji Barka, były osoby zagrożone bezdomnością, wykluczeniem społecznym, więc staraliśmy się pomóc im w zakwaterowaniu, w wyżywieniu, w znalezieniu pracy, w przedszkolu, w domu, w kierowaniu do ośrodka pomocy społecznej. Mercy Corps has been responding to the humanitarian crisis in both Poland and Ukraine from the early days, supporting over 20 civil society organizations in Poland alone. Udzielamy pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej dzieciom i rodzicom. W języku ukraińskim rozmawiamy w naszym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Osoby z Ukrainy przybywające do Polski nie znały języka polskiego. Fundacja Dundmore natychmiastowo zaczęła organizować kursy językowe. Dobra Fabryka przed zimą wyposażyła 2,5 tysiąca dzieci w ciepłe kurtki i buty. Jesteśmy w Mapuj Pomoc. Jesteśmy w Mapuj Pomoc. Jesteśmy na Mapuj Pomoc. Jesteśmy na Mapuj Pomoc. Jesteśmy w Mapuj Pomoc. Jesteśmy w Mapuj Pomoc. Jesteśmy na Mapuj Pomoc. Znajdziesz nas na Mapuj Pomoc. Znajdziesz nas w Mapuj Pomoc. Znajdziesz nas w Mapuj Pomoc. A teraz czas na nas. Zapraszamy miasta i wsie do Mapuj Pomoc. Niech działania samorządów i instytucji samorządowych będą tak samo widoczne jak działania organizacji pozarządowych. Działajmy razem! Wejdź na mapujpomoc.pl i znajdź organizację, instytucję, której szukasz, bo chcesz pomóc, albo dołącz swoją do tej mapy organizację, która pomaga. Mapujmy się i pomagajmy Ukrainie.